Ponownie dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy dzisiejszą debatę, której tytuł zaczerpnęliśmy z książki obecnego tutaj Tomasza Ubińskiego, Bić się czy nie bić, powstanie styczniowe nie tylko. Debatę poprowadzi profesor Dariusz Stola, historyk z Kolegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. A w dyskusji udział wezmą profesor Jerzy Borejsza, autor wielu opracowań dotyczących, klasycznych, dotyczących XIX wieku polskiego i europejskiego, z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Profesor Andrzej Szwarc z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, również znany badacz XIX wieku. No i Tomasz Ubiński, wspomniany już pisarz, eseista z pasją historyczną. Debatę prowadzi profesor Dariusz Stola, a moja rola od tego momentu jest porządkowa. W tym roku minęło 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. To jest czas wystarczająco długi, żeby traktować powstanie jako rzecz zamkniętą, aczkolwiek tu niektórzy chętnie cytują anegdotę przypisywaną przewodniczącemu Komunistycznej Partii Chin, towarzyszowi Mao, który na pytanie, co sądzi o rewolucji francuskiej, powiedział, że jeszcze zbyt mało czasu upłynęło od tego wydarzenia, żeby móc je oceniać. Więc wydaje mi się, że towarzysz Mao przesadził. W przypadku Powstania Styczniowego wydaje mi się, że możemy już o tym zupełnie spokojnie rozmawiać. Aczkolwiek, kiedy zastanawiałem się nad konstrukcją tego spotkania, zauważyłem, że przy słowie powstanie jednak jakieś ciarki odczuwa. Że słowo powstanie budzi w Polakach, nawet takich, którzy żadnego osobiście nie przeżyli, jakiś szczególny rodzaj uczuć. Jest coś takiego ukrytego, co w innym języku być może podobnych uczuć nie budzi. I w tym sensie Powstanie Styczniowe jest historią współczesną, to znaczy takim rodzajem przeszłości, która jakoś obecna jest w życiu dzisiejszym. Szanowni prelegenci, których za chwilkę jeszcze dodam parę słów o nich, wyrażali powątpiewanie, niektórzy z nich, kogo jeszcze interesuje dzisiaj Powstanie Styczniowe. Nie wiem, kogo interesuje Powstanie Styczniowe, ale wiem, że jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy na dźwięk słowa powstanie zakładają panterki, prawda, tworzą grupy rekonstrukcyjne, w internecie próbują to jakoś odgrywać. Można sądzić, że są spóźnionymi rewolucjonistami, prawda? Takimi, którzy sądzą, że to jest coś bardzo wspaniałego i chętnie by to chcieli przeżyć, ale nie było im to dane. To jest może skrajny przypadek, ktoś może uważać za przejaw niedojrzałości. Niemniej wydaje mi się, że z pewnością taki temat jak powstanie i sama decyzja, czy bić się, czy nie bić w szczególnych warunkach nieregularnej wojny między państwami. Tylko gerilli, wojny partyzanckiej, wojny podjazdowej, strzelania z zawęgła, strzelania z krzaków, nie została przez Polaków dostatecznie przemyślana, może dlatego, że była zbyt bolesna, tak mniej więcej od jesieni 1944 roku, prawda? Co temat się pojawia tego ostatniego powstania, to jest tak nasycone emocjonalnie, że po krótkim czasie argumenty rzeczowe nikną we wrzawie i hałasie. Więc to jest przewaga Powstania Styczniowego, które może nie pochłonęło tak wielu ofiar, bo było najdłuższym z polskich powstań, że możemy o nim w miarę spokojnie rozmawiać, a z pewnością nie ma już żadnych żywych powstańców, którzy mogliby w tej debacie wziąć udział. To tylko tyle tytułem uzasadnienia, dlaczego się spotykamy. To uzasadnienie jest po trochu historyczne, że nasza wiedza, zwłaszcza w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat od czasu, kiedy profesor Kieniewicz wydał swoje epokowe dzieło, pogłębiła się, wiemy o tym więcej, ale oprócz tego historię się nigdy nie przestaje pisać, historię cały czas pisze się na nowo, każde pokolenie może dostrzegać ją trochę inaczej, co innego jest ważne, a nawet to samo pokolenie w różnych momentach swojego życia ocenia przeszłe wydarzenia na różne sposoby. Więc te dwie perspektywy, jedna historyczna, co w zasadzie się wydarzyło, i jak, co możemy powiedzieć o decyzji z roku 1963? I druga, taka, która mówi o tym, jak ta decyzja kładła się cieniem na późniejsze decyzje w podobnych okolicznościach. Przypomnę, że mieliśmy potem przynajmniej dwa duże powstania narodowe i kilka regionalnych. To najbliższe duże to nie zawsze nazywane powstaniem, ale czy 1905 rok to był pierwszą rewolucją, czy czwartym powstaniem, to temat jest otwarty, można o nim wspomnieć. No i z pewnością
Powstanie warszawskie, które było jak najbardziej zlokalizowane, ale jakoś ostatnio staje się wydarzeniem ogólnonarodowym, co z niezrozumiałych powodów poznaniacy i krakowiacy tolerują. Drugi punkt widzenia jest właśnie prezentystyczny. To znaczy, czy coś dzisiaj możemy dołożyć do dawnych debat i czy nasz dzisiejszy punkt widzenia sytuacji, której w sposób zupełnie wyjątkowy jednak w naszej historii z poprzednich 200 lat nie ma realnego problemu bić się czy nie bić. I nie zapowiada się, że w najbliższym czasie mógł się taki pojawić. To jest sytuacja dosyć wyjątkowa, bo poprzednie pokolenia, mniej więcej raz na pokolenie, jak najbardziej realnie musiały się z tym dylematem zmierzyć, a przynajmniej ci, którzy taką decyzję zdolni byli podjąć w sposób skuteczny, prawda? Bo nie chodzi mi o ludzi, którzy nie mieli żadnego wpływu. Oni mogli podjąć decyzję, przyłączyć się czy nie przyłączyć. Proszę Państwa, mamy trzech wybitnych specjalistów. Naprawdę jestem bardzo głęboko zobowiązany, że panowie zgodzili się wziąć udział w tym spotkaniu. Jeżeli chcą państwo zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące powstania styczniowego, to należy je zadać podczas tej sesji, bo przypuszczalnie nie ma takich pytań, na które... Znaczy, jeżeli jest jakieś pytanie, na które obecnie będą mogli odpowiedzieć, to przypuszczalnie nie ma na nie żadnej sensownej odpowiedzi. Tryb naszego działania będzie bardzo prosty. Każdy z panelistów najpierw powie coś od siebie na temat przeszłości. Potem będziemy mieli drugą turę, trochę krótszą, gdzie spojrzymy raczej na dzień dzisiejszy, pamięć, echa tego powstania, jego wyobrażenia, a potem oddamy głos Państwu, zapraszając do zadawania pytań, wygłaszania komentarzy, tak jak to jest przyjęte podczas festiwalu. Ja może jeszcze pokażę, bo wziąłem ze sobą jako rekwizyt książkę, od której wziął się tytuł naszego spotkania. Pierwsze wydanie, jak sprawdziłem, rok 76. Pan Tołasz Łubieński, on to potem miała, według mojego rozeznania, 5 wydań, czy się mylę? Ja mam z lat 80. Więc jeżeli jakaś książka ma 5 wydań i za każdym razem się rozchodzi, to przypuszczalnie jest w niej coś takiego, co nie jest tylko odległą przeszłością. Tak? Być może też argumenty, które pan Łubieński podał w roku 76, mają jakiś oddźwięk dzisiaj. Żeby dalej nie przedłużać, może w takiej kolejności, jak tutaj siedzimy, oddam najpierw głos profesorowi Borejszy. Bardzo proszę. Muszę na wstępie dodać informację o sobie, żeby państwa nie zadziwić tym, co będę mówił później w dyskusji, bo ono może się będzie wydawało odwrotnością mojej przeszłości. Mianowicie, jako młody człowiek byłem sekretarzem Komisji Obchodów Stulecia Powstania w 1962-63 roku. Jako człowiek w wieku widocznym byłem w ubiegłym roku przewodniczącym Komisji Polskiego Towarzystwa Historycznego w ubiegłych 2 latach, która przygotowywała trochę obchody 150-lecia. Czyli sentymentalnie jestem z powstaniem bardzo związany. Sentymentalnie wiąże mnie również moja pierwsza duża książka sprzed lat prawie 50, Dzieje emigracji polskiej po powstaniu styczniowym. Teraz, odpowiadając na zadane pytanie, mogę od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że przeważyła odpowiedź tak w styczniu 1863 roku. Przeważyli ekstremiści w czasie zebrania przy ulicy Książęcej w domu przy parafialnym, gdzie podjęto decyzję o powstaniu. Mocno się wahano i na ekstremistach czerwonych, którzy podjęli decyzję o powstaniu, zaważył ekstremista ze strony, powiedzmy umownie, białej, Wielopolski swoją decyzją o bramce. Z obu stron, prawda, pewne ekstrema wpłynęły na to, że wybuchło powstanie. A kiedy wybuchło powstanie, no to ten podział na białych i czerwonych i ich stosunek do powstania wcale nie przebiegał schematycznie. Wystarczy powiedzieć, że czołowa i zasłużona postać obozu białych, Władysław Czartoryski, w swoich pamiętnikach wydanych nie tak dawno w końcu, pisał: czyż bowiem w chwili, kiedy cały kraj rękę do powstania przykładał, Polak mógł się od swoich odwrócić, odmówić swego współdziałania i powiedzieć: nie znam was. I owszem, tuszę, że Polak w sumieniu powie sobie, żem dobrze postąpił, że nie mogłem inaczej postąpić. Tu powstaje problem tej ogromnej presji moralnej. Nasi zaczęli się bić. Może nie mają racji, może to szaleństwo, ale powstaje ten syndrom udziału. Bić się czy nie bić, to jest pytanie
wybaczy mi Tomasz Łubiński, dzisiaj już nieco za proste. Nie za proste dlatego, że pytanie przy polskich powstaniach było, jak i kiedy się bić, jak i kiedy, jak organizować tą walkę. I to powstanie powstawało, to pytanie powstawało. Powstawało pytanie, czy praca organiczna, ta praca organiczna Prusa i towarzyszy, służy drodze do powstania, czy nie służy. Bo dla nich oni uważali, że kiedyś to powstanie będzie, ale naród jest wykrwawiony, mówię o czasie popowstańczym. Nie zapominajmy, że ta presja ogólna moralna, że Polak musi się bić co 16 lat w XIX wieku, była ogromna. Przecież historyk i wielki krytyk powstania Stanisław Koźmian, i nie będę już wyliczać Kalinki i wielu innych, wszyscy oni brali udział w powstaniu, a później dopiero rozliczali je. Pamiętajmy, mówił profesor Stola o tym przymusie udziału. Tak, co 16 lat. Taka była reguła w XIX wieku, że co 16 lat mniej więcej co pokolenie wybucha powstanie. 1830, już nie cofam się wstecz, 1846 krakowskie, 48, 1862 manifestacje, 63 powstanie. I to była reguła, która wpływała nie tylko na myślenie Polaków, generacyjne, pokoleniowe, że każde pokolenie musi pójść do powstania, ale ona wpływała na kalkulacje dyplomatyczne w Europie. W 1878 roku Otto von Bismarck i Benjamin Disraeli nieco się dziwili, że nie ma powstania w Polsce. Więcej, Disraeli dał 5 milionów funtów na dywersję do Lwowa. Jego emisariusz wziął z sobą, no ale to były pieniądze wyrzucone w błoto. Polacy wtedy nie chcieli się bić. Bili się zresztą, prowokuje tutaj gdzie indziej, bili się pod sztandarami cara, zdobywając Bałkany, wyganiając Turków, broniąc braci chrześcijan, Słowian na Bałkanach. Tak wyglądał rok 16 lat potem. Ale syndrom polskiego powstania, rewolucji, Polaka powstańca, rewolucjonisty, bitnego żołnierza, związany jest z tymi powstaniami. I jeśli państwo śledzicie publikację historyczną o wieku XX, to ten syndrom w myśleniu rosyjskim i radzieckim pozostał, że Polacy są w każdej chwili gotowi do powstań, do walki, do stawiania oporu. Proszę państwa, jeśli się zastanawiamy nad powstaniami, nad odpowiedzią bić się czy nie bić, to przepraszam, ale jako zawodowy historyk stawiam pierwsze pytanie. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, że dziś to wygląda całkowicie inaczej, 50 lat temu też inaczej, a wtedy, w połowie XIX wieku, była sprawa klimatu epoki. Walery Wróblewski, którego biografię napisałem kiedyś, pułkownik powstania styczniowego, Grodzieńszczyzna, Lubelski i tak dalej, już kiedy powstanie upadało, ucieka. Ucieka w przebraniu kobiecym. Wywożą go, jest ranny, krwawi. Podjeżdża do niego oficer rosyjski, przeciwnik, i mówi, niech pan, mówi do kobiety, bo formalnie on jedzie jako kobieta ku granicy galicyjskiej, niech pan sobie wytrze krew na policzku. I odjeżdża. Jest to okres, kiedy obowiązują pewne normy zachowania, pewien etos. Kiedy cesarz Napoleon III w 1870 roku przegrywa pod Sedanem, to składa swoją szpadę uroczyście w ręce króla pruskiego, a von Moltke, dowodzący armią niemiecką, wydaje rozkaz, że trzeba z oficerów francuskich, trzeba ich puścić wolno, nawet z szablami, tylko niech podpiszą na piśmie, że nie będą brali więcej udziału w tej wojnie. To jest klimat innej epoki i ten klimat wpływa na to, że Czartoryski, który był przeciwny powstaniu, mówi, no tak, ale kiedy Polacy się biją, to nie możemy nie poprzeć, bo to nasi. Otóż jest etos, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy się bić, czy nie bić, wtedy, w tamtej epoce, nie dzisiaj, no to jest kwestia doświadczenia. Doświadczenia
epoki, to znaczy od 1860 roku liberalizuje się system w Austrii. Polacy zaczynają zdobywać coraz większe swobody. I tu jest pokazana możliwość. Można bez powstania, ale jednocześnie Włosi biją się z okupantem austriackim i powstaje dzięki temu Królestwo Włoch 1861. Jeśli coś można powiedzieć o decyzji o powstaniu, to można powiedzieć, że ona była podjęta za późno, że koniunktura pewna międzynarodowa była wcześniej. Przechodzę do następnego pytania, bo rozumiem, że czas każdego z nas jest ograniczony. To rodzi pytanie następne. Czy to powstanie miało szansę? Dzisiaj już się odważamy mówić wszystko, ale 100 lat temu to takie w określonych grupach, partiach politycznych to nie było poprawne pytanie. I chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że Stefan Kiniewicz w swoim wydanym w 1973 roku Powstaniu Styczniowym nie stawia wyraźnie tego pytania o szansę powstania i tak dalej. Natomiast w tymże roku ukazuje się po francusku jego broszura, to znaczy wykład, który wygłosił w Paryżu. Szanse powstania styczniowego po francusku, tylko po francusku, gdzie on otwarcie mówi, że były żadne. I ta, polecam tę broszurę, ona istnieje. Lub prawie żadne, żeby być dokładnym. Jest to bardzo ważne pytanie. Jeśli mam coś wprowadzając jeszcze powiedzieć, to uwaga z tym mitem powstania. Przede wszystkim to był mit pewnych elit. To raz. Po drugie, był to mit wcale nie całej polszczyzny. Zwróćmy uwagę na postawy śląskie, kaszubskie. Tam, jeśli prześledzić literaturę, takiego kultu powstania nie było. To jest kult mazowiecki, warszawski, królewski, litewski. Jeśli Państwo teraz zobaczą, co się dzieje w chwili obecnej na Litwie, pomijając to, że oni pierwsi zaczęli obchodzić powstanie, że uchwała ich Sejmu, wypuszczono monetę z powstańcem, prawda, o powstaniu. Jest mnóstwo obchodów i podkreśla się, że to było właściwie litewskie powstanie. Teraz mit założycielski na Białorusi. Na Białorusi są dwa warianty. Obecnie jest nacjonalistyczny, że w ogóle to powstanie to byli tylko polscy panowie. Przedtem, za czasów radzieckich, był mit założycielski rewolucyjny. Tak, to było powstanie, początki naszego, naród się wytwarzał, państwowość była na horyzoncie. O państwowości w czasach radzieckich to za wiele nie mówiono, ale Kalinowski był czczony, prawda? Wróblewski był czczony jako wydawca Murzyckiej Prawdy i tak dalej. Jest bardzo zabawne, można w internecie obserwować, jak to wygląda dzisiaj. Ale najważniejsze dla nas, to był mit założycielski Piłsudskiego i II Rzeczypospolitej, powstanie styczniowe. I to był mit, w którym chowano całe pokolenie. I ja jako chłopiec, 7-8-letni, uczyłem się w czasie okupacji z elementarzy. 9-letni. Ja do dziś dnia pamiętam odpowiednie wierszyki. A grupa gimnazjalistów z Batorego w Warszawie, Baczyński i koledzy, opowiadał mi o tym Ryszard Matuszewski, który należał do tej grupy, oni wyrośli w tym kulcie powstania. Jeśli zajrzycie do Baczyńskiego, to jest huku dwururek, ja to gdzieś cytuję dokładnie ten wiersz. Cały wiersz o powstaniu styczniowym poprzedza udział i śmierć Baczyńskiego i całej grupy tych chłopców z Batorego w powstaniu styczniowym. To mit założycielski, jego człony, jego regionalizm to następny problem. Cóż, ten mit założycielski to było, że stosunek do powstania styczniowego jest probierzem patriotyzmu. I już kończąc, kto skorzystał na powstaniu? Skorzystał przede wszystkim Otto von Bismarck. Otto von Bismarck w swoich raportach z Petersburga, gdzie był ambasadorem pruskim, pisał stale o Wielopolskim z przerażeniem za duże słowo, z lękiem, żeby się temu Polakowi nie udało.
temu Polakowi mówiącemu z Rosjanami tylko po francusku w Petersburgu, bo tak mówił Wielopolski. Ale on miał spore wpływy, sporą partię i poparcie. I Bismarck dzięki temu zawarł wiadomą konwencję von Albels-Lebena z Rosjanami w lutym 1963 roku. I tu są korzenie, jedne z najważniejszych korzeni pruskiej potęgi, pruskiej wolnej ręki do wojny o Schleswig-Holstein 64 rok, wojny z Austrią 66 i wojny z Francją w 70 roku. To polskie powstanie i umiarkowane poparcie francuskie popsuło całą polską grę. Więc Bismarck był jednym. Paradoksalnie na powstaniu, kończę już, skorzystali socjaliści. Skorzystali, ale zasłużyli na to. Proszę Państwa, nie wiem jak to będzie w Polsce w przyszłym roku, bo to słowo socjalizm nie jest nadmiernie kochane obecnie, ale 28 września 1864 roku St. Martin's Hall w Londynie powstała pierwsza międzynarodówka robotnicza, Organizacja Socjalistów Europejskich, różnych maści. To legenda, że Marks tam przeważał, był główną siłą, był jedną z sił w tej międzynarodówce. Ale ta międzynarodówka zrodziła się w obronie polskiego powstania. To było ukoronowanie szeregu mityngów. Francuscy robotnicy przyjeżdżali do Londynu od 1963 roku w obronie Polaków i doszli do wniosku, że tylko wspólnymi siłami mogą coś zrobić. I u początków tych międzynarodówek stało powstanie styczniowe. I wreszcie chcę powiedzieć, że oczywiście ja byłem apologetą powstania mimo woli długi czas, ale z latami zacząłem się zastanawiać, rozszerzyłem krąg swoich lektur, nie doszedłem do jakiejś takiej, jeśli chodzi o powstanie, ono było. Nie należy fetyszyzować powstania. I należy rozumieć, że ci, którzy podjęli walkę, po prostu tam nie było wyboru. To była presja, to był etos epoki, to był układ sił międzynarodowych, to były mylne rachuby, to niestety były polskie spory niekończące się i partie polityczne, ale bili się masowo, bo inaczej nie można było. I na tym ją skończył.